piątek na wieje. Mocno wieje, ale ja chciałem sobie przypomnieć, chciałem wam przypomnieć, jak spędzałem większość wielkich piątków każdego roku. Spędzałem je poprzez drogę krzyżową na Tarnicę, czyli najwyższy szczyt Bieszczad. Za chwilkę zobaczycie film sprzed kilku lat. Jakość jakby nakręcona kalkulatorem. I wtedy to właśnie postanowiłem, nie tylko, że wejdę w Wielki Piątek na drogę, na Tarnicę, ale wbiegnę na nią. Zresztą sami zobaczcie. Dodam tylko, że pogoda zazwyczaj Wielkie Piątki w Bieszczadach, sercu Bieszczad na Tarnicy zawsze albo przeważnie jest zimowa, aura jest zimowa i tak samo było tym razem. Sami zobaczcie, jak można spędzić Wielki Piątek trochę w inny sposób niż zawsze. Na pewno nie byłoby to możliwe w ten Wielki Piątek podczas pandemii koronawirusa. W zasadzie jakby taka droga zupełnie nie była organizowana, to zrozumiałe. Zakaz jest wstępu do lasów, a tym bardziej do parku Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Pozdrawiam was i wszystkiego dobrego na święta. Dotarłem na miejsce. Muszę ustawić. Jest 11. No i się przebieram. Nową statę. Tak, 13 zł, gdzie jest na maksa. Ale to nic, dobre miejsce zaparkowane. A co? Jest dla mnie ważne, żeby później nie będę cały mokry, na pewno cały mokry przejść. Po prostu się ujęty, żeby nie musiał daleko więc do samochodu i szukać słuchu. Jest rzeźko. Jest naprawdę rzeźko. Dlatego zakładam bieliznę pod rakińce. No dobra, zbieram się dalej. Pakuję. Thank you.
Thank you.